Spotkanie z cyklu Ludzie i ich pasje z powodu trwającej pandemii tym razem odbyło się w internecie. Autor opowiadań i esejów, krytyk literacki i członek zarządu Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, dr Jarosław Petrowicz wystąpił przed kamerą telewizji kablowej w spotkaniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Ideą właśnie cyklu Ludzie i ich pasje jest prezentowanie wybitnych postaci związanych z naszym miastem, bądź miejscem urodzenia, bądź zamieszkania. W przypadku pana doktora Petrowicza to są te związki z Wieluniem, związane właśnie z zamieszkaniem. Nasze dzisiejsze spotkanie, jak już wspomniałam, wpisuje się w takie dwudziestolecie, czyli niemalże jubileusz spotkań. Dokładnie w 2001 roku po raz pierwszy gościliśmy w ramach cyklu panią Jagodę Komorowską, krytyka mody. To wtedy było takie spektakularne wydarzenie, ponieważ towarzyszył mu pokaz mody. Potem były kolejne spotkania z wybitnymi postaciami nietuzinkowymi, profesorami prawa, ekonomii, nauk medycznych. Ja sobie pozwolę przypomnieć tylko kilka nazwisk z tej galerii niezwykłych postaci, a mianowicie profesorowie Józef Kocur, Andrzej Marciniak, Leon Dorozik, czy literaturoznawca, chociażby pan profesor Andrzej Zawada. Dwukrotnie naszym gościem był tybetolog i eselista Ireneusz Kania, ale także prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, pan Zbigniew Kazimierz Witek. Tak jak mówię, ludzie różnych zawodów, różnych pasji, a tym razem literaturoznawca, a więc porozmawiamy głównie o książkach. Bezpośrednim pretekstem do spotkania z doktorem Petrowiczem było wydanie jego książki Wielopolis przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Wielopolis jest to zbiór esejów, jest tam 10 esejów, które powstawały przez długie lata, czyli to nie jest tak, że sobie postanowiłem napisać książkę i w rok ją napisałem, tylko to są teksty zebrane, które wcześniej ukazywały się przede wszystkim w twórczości, ale też w innych czasopismach. Uznałem, że są na tyle ważne, że może warto je po prostu wydać i zaproponowałem to Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu, żeby to właśnie zrobiło. Sam tytuł bierze się z takiego, można by powiedzieć, spojrzenia na miasto jako na coś, co można widzieć z różnych perspektyw, z wielu punktów widzenia, w którym można widzieć wiele miast, bo przecież Wieluń sprzed 20 lat, a Wieluń dzisiejszy, a jeszcze na przykład Wieluń sprzed 100 lat, to są zupełnie różne Wielunie, więc tutaj ta cząstka wielo oznacza tą wielość, ale też oczywiście nawiązuje do morfemu zawartego w nazwie miasta Wieluń. Natomiast polis to właśnie oznacza miasto, czyli że wiele tych miast w jednym mieście, tak bym to najkrócej powiedział, jeśli chodzi o wyjaśnienie tytułu. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat bogatej twórczości Jarosława Petrowicza, bowiem jest on autorem wielu publikacji krytyczno-literackich, recenzji oraz artykułów naukowych. Na co dzień pan Petrowicz uczy języka polskiego w szkole podstawowej w Kadłubie. Zawsze się mówiło, że jest to zawód trudny, że potrzebne jest powołanie do tego. Narzeka się często na finanse, ale to jest też tak, że wszędzie można narzekać i wszystkim widzieć zarówno wady, jak i zalety. Więc myślę, że bardziej warto rozmawiać o zaletach i o pozytywnych sprawach. I do takich pozytywnych rzeczy na pewno należy kontakt z młodymi ludźmi, patrzenie na to, jak się rozwijają, jak przekazują swoje emocje wzajemnie, ale też nauczycielowi. Myślę, że każdy nauczyciel i nauczycielka, którzy czynnie wykonują zawód, czują się młodsi niż jest to w istocie. Z tego powodu, że oprócz tego procesu dydaktycznego wchodzą także różne inne sprawy w trakcie tej pracy, chociażby właśnie wspomniany kontakt z uczniami. Czasami można coś pożartować, czasem uczeń może się zwierzyć z jakichś problemów. Tak to wygląda. Jarosław Petrowicz jest również logopedą i zajmuje się zaburzeniami mowy u dzieci. Jest coraz więcej wad wymowy. Wynika to pewnie z tego, że coraz więcej też niestety wydaje mi się, że rodzi się dzieci, które mają jakieś deficyty i wśród tych deficytów jest także mowa. I oprócz takich wad konwencjonalnych, jak na przykład seplenienie czy reranie, czyli sygmatyzm i rotacyzm, występuje czasami opóźniony rozwój mowy, zaburzenia
różnego rodzaju innych też głosek. Jest to zjawisko coraz nasilające się, coraz częściej występujące, o czym świadczy to, że w zasadzie teraz w każdej szkole jest też przynajmniej na kilka godzin zatrudniony logopeda, czyli potrzeba jest i w szkołach, i w przedszkolach. Pracuję i w przedszkolu w Kadłubie, i jeszcze w przedszkolu w Chojnach, i w przedszkolu i szkole w Bieńcu. I zazwyczaj właśnie już w wieku przedszkolnym te wady najczęściej udaje się niwelować, usuwać lub przynajmniej zmniejszać do tego stopnia, że dziecko sobie później lepiej radzi. Podczas spotkania dr Petrowicz opowiadał o swoich pasjach, między innymi o czytaniu książek i spędzaniu czasu z rodziną. Na dłuższą relację ze spotkania Ludzie i ich pasje zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.